20 luty 2024, temperatura 7 stopni. Witamy Państwa z Placu Teatralnego. A Plac Teatralny to jest takie miejsce, na którym znajduje się budynek znanego chyba w całej Polsce Teatru Lalek Pleciuga. Pleciuga była umieszczona kiedyś w innym miejscu. No i władze miasta postanowiły wybudować nowy budynek, który jest umiejscowiony przy ulicy Wąskiej. No i prezentuje się ten teatr w tej chwili nowocześnie. Bardzo przyjemne. Bryła jest fajna. Właśnie w tej chwili jesteśmy przed Pleciuga Cafe i oglądamy nieczynną fontannę, lub zespół taki fontan, ale jest to oczywiste, dlatego że te fontanny funkcjonują raczej tylko w sezonie chyba letnim, może wiosennym, dokładnie nie pamiętam, natomiast zawsze na zimę są wyłączane. W lewą stronę, jeżeli spojrzymy, mamy ulicę Wielkopolską. Jeżeli cofniemy swój wzrok, widać klasztor dominikanów, początek ulicy Śląskiej z charakterystycznym wieżowcem, a tam w tle Hansa Tower, która się w tej chwili ładnie wyróżnia wśród szczecińskich drapaczy chmur. O ile takie jako w ogóle są. Tutaj mamy wejście do Teatru Pleciuga. No, to logo to ja pamiętam naprawdę od czasu, kiedy byłem dzieckiem. To ono nie zmieniło się w ogóle. Bardzo dobrze, że się nie zmieniło. Nikt nie próbował przerabiać, unowocześniać. Tak jest po prostu idealnie. Nie będziemy wchodzić do teatru. Być może kiedyś uda nam się zrobić cały osobny program na temat tego teatru. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ulicę Wąską, nazywała się przed wojną Blichernstrasse i oczywiście była zabudowana kamienicami. A gdzie są te kamienice? No właśnie. Nie ma kamienic. Nie ma kamienic. Dlaczego nie ma? No bardzo proste. Ponieważ zostały one zniszczone w czasie II wojny światowej. Przed wybudowaniem Teatru Pleciuga znajdował się tu basen przeciwpożarowy. No taki z czasów wojny, wybudowany w 1940 roku. I tak zwany plac zabaw. Kiedyś tu młodzież czy dzieci nazywały to boisko placem zabaw. Tu jest skrzyżowanie Wąskiej z Niedziałkowskiego. My zrobimy sobie mały skok w bok, dlatego że nie będziemy szli dokładnie prosto po ulicą Wąską, ale obejrzymy sobie nasz nowoczesny basen olimpijski w Szczecinie, budowany w 2010 roku. Spełnia wszelkie normy olimpijskie, także poważna sprawa. Został wybudowany na miejscu dawnego WDS-u. To był skrót od Wojewódzki Dom Sportu. Był tu jeszcze taki basen, ale to było na amatorszczyzna zupełna w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. Zresztą tam był basen odkryty. Jeszcze jeden rzut oka na Pleciugę, ulicę Wąską. My w tej chwili znajdujemy się na ulicy Niedziałkowskiego, ale na chwilę wejdziemy sobie po prostu na ten basen. Zegar, który tutaj jest, dzisiaj wskazuje godzinę w miarę poprawnie, ale znany był z tego, że potrafił 3
3-4 minuty się później albo śpieszyć. O, przed basenem parking strzeżony i oczywiście płatny, jakby inaczej. No ale każdy, kto tutaj przyjeżdża, może sobie znaleźć miejsce do parkowania w zasadzie. No, może z wyjątkiem jakichś takich zawodów sportowych, wtedy może być trudniej. Ale cieplutko. Basen jest 50-metrowy. Posiada techniczną możliwość podzielenia go na dwie części, co jest dosyć fajną sprawą. No i wygląda naprawdę ładnie. No i basen jak basen. Liczba miejsc na widowni to ponad 1700. Sporo. O, dziękujemy za wizytę. Tak tylko poglądowo zrobiliśmy. Oj, dzieciaki tam hałaśliwe. No. Przepraszam. Ale cieplutko było. Tu mamy zimę. Pójdziemy parkingiem. Po drugiej stronie, jak widać, może wyżej umieszczę, postaram się umieścić kamerę. Są ruiny WDS-u. No dopiero teraz są rozbrojane. WDS był takim kompleksem dosyć sporym. Dlatego postanowiono zmienić te koncepcje architektoniczne i użytkowe fazami pewnymi. Tak? Pierwsza faza to było właśnie zbudowanie basenu olimpijskiego, a teraz wyburza się pozostałości. No, dalej ulica Wąska przed nami. Chociaż nie jest to ulica zbyt długa. Jeden rzut oka na ulicę Wąską, no i nasz basen. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie są plany dotyczące budowy tutaj jakiegoś nowego obiektu. Musiał chyba to sprawdzić, bo trochę obciach, że ja taki Szczecinek, nie wiem, co tam się będzie działo. No jest to obciach, nie powiem. No ale jeszcze taki się nie urodził, gdyby wszystko wiedział, prawda? O, przebudowa basenu. No to się dowiemy. No właśnie, dobra. To widać. Proszę. No to się sam dowiedziałem w tej chwili. Hala widowiskowo-sportowa. No proszę bardzo, to popojowisko. Niedługo te zdjęcia archiwalne będą bardzo cenne. Gdyż jak stanie tutaj ta hala, no, będziemy mieli duży popyt. Takie zdjęcia historyczne. Dlatego staram się dokładnie pokazać, co tutaj jest, co tutaj było. W lewo ulica Felczaka. Felczak to ciekawa postać. Wacław Felczak. Był kurierem, który w czasie II wojny światowej przemycał ważne dokumenty. Na trasie Węgry-Polska przechodził przez Tatry.
miał dosyć duże zasługi dla ruchu oporu. No tak, tutaj jak widać zabudowa jest kompletnie nowa. Nie ma kamienic. Ta wąska się niedługo skończy. Po prawej stronie mamy kompleks, który nazywał się kiedyś SZDZ. Nie wiem, czy w tej chwili jeszcze się tak nazywa. To był zakład doskonalenia zawodowego. A wszyscy znają, starzy Szczecinianie znają ten kompleks pod właśnie nazwą ZDZ. Ulica Szymanowskiego prowadząca prawie do Jasnych Błoni. A my idziemy w kierunku Ryneczku. No, nie wiem, czy nie można powiedzieć byłego już Ryneczku. Nie wiem, jeszcze funkcjonuje. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Biologii. Uniwersytet ma kilka dużych obiektów w Szczecinie. 4 czy 5. Nawet ten Instytut Biologii znajduje się akurat tutaj. Też mamy pewną nowość dla mieszkańców Szczecina. Ten oto budynek powstał no, nie tak dawno temu. Jest to coś w rodzaju biurowca. Wygląda bardzo sympatycznie. Jak widać, zaraz pokażemy lewą stronę. Budowy cały czas się tu odbywają. Master House. To są już apartamenty. Jest to dosyć świetna lokalizacja tutaj. Jeżeli ktoś będzie mieszkał, to ma blisko na Jasne Błonia, do Parku Kasprowicza. Jest w zasadzie prawie, że w centrum. Nominalnie nazywa się to Śródmieście Północ. ZDZ, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Aha, czyli dalej istnieje. Ryneczek, który jest po lewej stronie, umiera. Praktycznie nie ma żadnych szans na przeżycie, chyba że ktoś wymyśli jakąś nową koncepcję. Przyczyna jest dość prosta. Konkurencja większego rynku Manhattan, który jest no, dosłownie 500 metrów dalej, jest tak duża, że prawdopodobnie nie da się tego wytrzymać. Z tego co wiem, to zostało chyba tylko jedno stanowisko warzywno-owocowe. No i coś, jakieś tam niedobitki jeszcze ludzi, którzy walczą. Tak. No i ZDZ z drugiej strony zaraz pokażemy. Przed nami ulica Wyzwolenia, Aleja Wyzwolenia raczej. Ale nie będziemy dzisiaj dochodzić do Alei Wyzwolenia. Najpierw pokażemy ZDZ. Całej okazałości. Troszkę nam ta tablica zasłania, no ale co zrobić? Musimy to przeżyć. Okej. Okay. Naszym celem jest ulica Unii Sławy.
No, z kilkoma bardzo pięknymi budynkami. To jest pierwszy. Jest to oczywiście część kompleksu ZDZ-u. Znaczy, była to część kompleksu tego edukacyjnego, budowanego za czasów jeszcze przedwojennych. Czyż nie piękna szkoła? Szkoła i liceum również. Chyba dziewiątka, o ile pamiętam. Mająca doskonałą renomę w Polsce. Także nie tylko budynek fajny, ale szkoła też fajna. Przejdziemy na drugą stronę. Jeszcze jeden rzucik. Tak, no ZDZ jest ładny. No nie można powiedzieć. No i tutaj cóż, mamy kamienicę, która pozostała. Raz, dwa, trzy. Mamy tutaj trzy kamienice, które pozostały po zniszczeniach II wojny światowej. Ulica Unisławy nazywała się Scharnhornstraße. Pan Scharnhorn był jakimś pruskim militarystą. Nic więcej o nim nie wiem. Jakimś oficerem zasłużonym w wojnach. Także tak została ta uliczka uhonorowana. Kamieni zostało tu bardzo mało. Zresztą widać, że no łatwo jest rozróżnić jednak to budownictwo przedwojenne od powojennego. Nawet jeśli tynki są podobne. Dosyć ładna kamieniczka przy ulicy Felczaka. Szczecin jest miastem dosyć pagórkowatym. I właśnie na takim jednym z pagórków jesteśmy w tej chwili. Oddalamy się od dzielnicy Niebuszewo. Niebuszewo jest położone w tak zwanej Niecce. Często nazywano Niecką Niebuszewską. To wszystko, wszystkie ulice, które, na których teraz jesteśmy, idą w dół. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale myślę, że trochę widać, że ta ulica idzie w dół. Idziemy dalej ulicą Unisławy. W zasadzie no, to jest ulica głównie mieszkalna. Aczkolwiek no, na końcu czeka nas mała niespodzianka. Jak widać na tej górce prowadzone są no, prace, te same prace, które widzieliśmy od strony ulicy Wąskiej. A tu był hotel kiedyś. No właśnie, chyba cały czas jest, funkcjonuje. Usługi hotelarskie, Szczeciński Dom Sportu. Aż taki dosyć zmęczony ten hotel. Zaraz będziemy mieli dwie kamienice jako pozostałość po lewej stronie. A jedną kamienicę mamy jeszcze tutaj przy Niedziałkowskiego. Zupełny taki ostaniec architektoniczny. Nie wiem, czy to dobrze widać. Myślę, że trochę widać. O, teraz będzie widać, bo mniej będą drzewka zasłaniały. O, ostaniec architektoniczny. Proszę zwrócić uwagę na różnicę. Są dwie kamienice, które zostały, prawda? Różnica między tynkami.
zewnętrznym wyglądem. Jednak ta na lewo została jakoś odnowiona, ta natomiast czeka na swoją kolej. No ale w ten piętek zdobienia, ja lubię właśnie takie zdobienia, nie lubię takich kwadratowych, pudełkowych wzorów. Widać, że architekci się starali, żeby to wyglądało, miało jakąś estetykę. Ciekawostka jest taka, że przed wojną, przed II wojną światową, w miejscu tego budynku, który powstał stosunkowo niedawno, tu było normalnie przedłużenie ulicy Niedziałkowskiego. Nie pamiętam nazwy Niedziałkowskiego w niemieckiej, ale uliczka, która tutaj szła, dochodziła do Alei Wyzwolenia i po prawej stronie, tak teraz patrząc tutaj po prawej stronie, był kościół luterański. Tak. Oddali Aleja Wyzwolenia i gdzieś mniej więcej 100, tak 100 metrów od nas był ten kościół. Widać jeszcze stary bruk. To jest przedwojenny bruk. Właśnie część tej uliczki, która szła w dół. Ta, przy której był kościół. Obracając się w stronę Niedziałkowskiego, nie możemy nie wspomnieć o zespole szkół budowlanych, które są też w przepięknym budynku przedwojennym. Przejdę na drugą stronę. Można złapać lepszą perspektywę. No te budynki ostały się. Oczywiście były to szkoły, tak? Niemcy przywiązywali bardzo dużą wagę do edukacji. To widać po tych pięknych szkołach, które wybudowali. Jest jedna z tych szkół z budynkiem wspomagającym. Nie wiem, jaką funkcję ten budynek miał. A w każdym razie w podobnej architekturze również zbudowany jest liceum numer 1 przy Alei Piastów. Wielkie gmachy, dużo uczniów. Tutaj jest teren szkoły budowlanej, a ten żółty jednopiętrowiec to taki pokój, pracownie jakieś, warsztaty, coś w tym stylu. Tutaj wyłania nam się kościół i klasztor dominikanów. Architektonicznie mi się bardzo podoba. A po lewej stronie, mamy wieżowce. Wieżowce. Taka seria wieżowców jest wybudowane około 67 roku, z tego co pamiętam. Były one ocieplone oczywiście, tak jak teraz. Tu mamy parking strzeżony, ale nie jest on strzeżony przez żadną osobę. Posiada tylko i wyłącznie system monitoringu. No, ciekawe. Musimy tego Dodge'a. W budce nie ma nikogo. A tu się Unisławy zaraz skończy. Ale myślę, że zrobimy jeszcze jedno przejście na drugą stronę, żeby pokazać ulicę
w innej nieco perspektywie, zajrzeć trochę, co się dzieje tam u budowlańców. Parkingi. No i właśnie tutaj ta perspektywa jest interesująca ze względu na naszą Hanzę. Hanza Tower oraz zestaw raz, dwa, trzy, cztery, sześciu budynków, dziesięciopiętrowców. One się akurat dosyć dobrze tutaj wpasowują. Mam ten długi mrówkowiec, jak to się mówi. Proszę zwrócić uwagę na ilość garaży, która tu jest zbudowana. Jako, że budynek został postawiony w czasach, kiedy jeszcze Polacy byli dosyć biednym narodem, no to ilość garaży na jedną klatkę wynosiła prawie 3. Albo nawet, jeżeli dobrze policzyć, to mniej, bo te pierwsze nie posiadają w ogóle garaży. Czyli garaż jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 12. Na taki mrówkowiec z 6 klatkami. 12 garaży. No fajnie. No lepszy niż nic oczywiście. Tutaj jeszcze jeden rzut na klasztor dominikanów oraz kościół. Tu czasami odbywają się festyny na tym parkingu. No i dalej już mamy ulicę Podhalańską, Wielkopolską. Lunisławy się tutaj kończy. Dzięki za dzisiejszą wycieczkę. Na szczęście nie padało, chociaż takie były prognozy, ale udało się jakoś uciec z złej pogodzie. Ulica Unisławy, Śródmieście Północ. Cześć, czołem, trzymajcie się mocno.